No siema, Damian z tej strony i opowiem wam historię. Niedawno zobaczyłem fragment wywiadu z guru treningu siłowego, niestety z już zmarłym Charlesem Poliquinem. Opowiadał m.in. o tym, jak natknął się na badanie naukowe w Strength and Conditional Journal, które opisywało metodę cluster sets w treningu siłowym. Publikacja wyszła w 2008 roku i miała tytuł Cluster Training, a Novel Method for Introducing Training Program Variation. I o tej jakże nowoczesnej metodzie pan Poliquin czytał już wiele lat temu. Jak wspominał, już w 1976 roku. Sam nauczył się tej metody w latach 60. od Bułgarów. A sama metoda była wynaleziona w 1949 roku. Mamy tutaj zatem do czynienia z sytuacją, gdy badanie naukowe potwierdza skuteczność szeroko stosowanej metody po prawie 60 latach od jej powstania. Temat badań naukowych został już niejako poruszony w ostatnim odcinku KFD Podcast, wyłącznie na Spotify, który podlinkuję i na który zapraszam. Swoją drogą obgadaliśmy z Robertem też inne kwestie, ale dzisiaj chciałbym temat trochę rozwinąć i opowiedzieć o rzeczach, o których nie było możliwości opowiedzieć wówczas. Sprawa jest dosyć trudna, dlatego tym razem mam przed sobą notatki. Zaczynamy. Badania naukowe w ostatnich latach wdarły się szturmem do dyskusji w mediach społecznościowych. To, czego niedawno jeszcze próżno było szukać w referencjach do artykułów na temat zdrowia, diety, suplementacji albo treningu, jest teraz wykorzystywane częstokroć do wygrywania sprzeczek w internecie. Ogromne możliwości, jakie daje nam internet, sprawiły, że każdy może sobie użyć narzędzia w postaci publikacji naukowych, zwłaszcza że całkiem sporo z nich jest obecnie dostępnych jako pełny tekst, a nie tylko sam abstrakt. Jak każde narzędzie, kilof, łopata, nóż czy pistolet, również badania naukowe mogą zostać wykorzystywane prawidłowo lub nie i we właściwym celu, lub nawet by tylko udowodnić swoją rację lub manipulować faktami. Jakie realne problemy mamy obecnie z badaniami naukowymi? Postaram się to jakoś wyjaśnić na tyle, na ile mnie stać. I teraz przechodzimy do punktu pierwszego, czyli czym są badania naukowe? Zacznijmy od tak zwanej metody naukowej. O metodzie naukowej można sobie przeczytać chociażby nawet w polskiej Wikipedii. Jest na ten temat obszerny artykuł, oczywiście nie będę tutaj wszystkiego tłumaczył. No ale generalnie tak. Jednym z takich elementów, którym się rządzą badania naukowe, jest intersubiektywna kontrolowalność. O co tutaj chodzi? Chodzi po prostu o to, że naukowcy mają swój język, swój żargon, jakieś no takie dosyć skomplikowane dla takiego zwykłego człowieka wyrażenia, które oni rozumieją i po prostu używając tego skomplikowanego naukowego języka, takiego naukowego bełkotu, praktycznie każdy naukowiec, który siedzi w danej dziedzinie, zrozumie, o co chodzi naukowcowi, który pisał daną pracę. Mam nadzieję, że to jest jasne. Tak jak w różnych kulturach czy subkulturach tworzą się nowe
nowe żargony, czy na przykład w żargonie internetowym, prawda? Jeżeli ktoś powie INBA, no to wszyscy wiemy, co to jest INBA, tak? Naukowcy mają swoje określenia na różne rzeczy i nikt nikomu nie musi tłumaczyć, co to jest, nie musi wykorzystywać do tego chociażby przenośni, prawda? I dzięki temu tekst naukowy jest nie tylko krótszy, bardziej zwięzły, ale przede wszystkim precyzyjnie wyjaśnia dany problem. Nad tym chciałbym się troszeczkę pochylić, ponieważ ten naukowy żargon, który często ludzi przyprawia do o ból głowy, i ja przyznam wam szczerze, z ręką na sercu, że też bardzo mało z tego rozumiem i często muszę sobie googlować, co dany wyraz znaczy, tak? Chociażby ta cała intersubiektywna kontrolowalność, tak? Sposoby intersubiektywnego poznawania, co to jest intersubiektywny? Na to jest osobny artykuł w Wikipedii, tak? Więc taki naukowiec te wszystkie tego typu wyrażenia zna, może je stosować i w ten sposób skraca to bardzo cały ten proces przekazywania informacji i czyni go bardziej precyzyjnym. Dla naukowców jest to super, dla zwykłego Kowalskiego, no, też może być, jeżeli się tego nauczy. Bo wierzcie mi, bardzo łatwo się w tym wszystkim pogubić i po prostu nie zrozumieć danej pracy, nie zrozumieć danej publikacji, wyciągnąć na tej podstawie błędne wnioski albo jakieś wyolbrzymione. Następna sprawa. Po co się w ogóle robi badania? No, zazwyczaj, żeby coś sprawdzić, tak? W historii, którą przytoczyłem we wstępie, no, był taki dosyć mocno jaskrawy przykład tego, jak bardzo długo trzeba było czekać na konkretne badania, które potwierdzają działanie cluster sets. No ale ta metoda musiała najpierw powstać, coś sobą reprezentować, być stosowana trochę szerzej, żeby ktoś w ogóle chciał to sprawdzić, żeby to badanie w ogóle miało sens. Bo z jednej strony, no, faktycznie śmiesznie to brzmi, że mamy nową metodę treningową w 2008, a okazuje się, że tak naprawdę pierwsze przypadki użycia cluster sets były 60 lat wcześniej. No, wydaje mi się, że akurat sam tytuł tej pracy był trochę niefortunny w tym wypadku, i do tego też się odniosę. Do takich trochę błędów również w badaniach naukowych, bo one nie są idealne. No ale fakt jest faktem, że żeby coś zbadać, coś najpierw musi istnieć. Naukowcy też nie są w stanie zbadać wszystkiego naraz, więc mamy priorytety, mamy specjalizacje. Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o sam trening siłowy i mechanizmy, które odpowiadają za efekty, jakie osiągamy w treningu siłowym, są bardzo skomplikowane, a badań nadal wydaje mi się, że jest bardzo mało. W porównaniu do takich dziedzin jak na przykład medycyna, no to trening siłowy, ogólnie sport i badania na temat sportu są daleko, daleko w tyle. Nie mówiąc już o tym, że sama metoda naukowa, taka, którą znamy teraz, jest dosyć świeża. Jak już mówiłem na poprzednim podcaście, tam w KFD, sama metaanaliza, prawda? Ten rodzaj badania przeglądowego był rozpropagowany dopiero pod koniec lat 70. XX wieku. Więc to jest całkiem świeża sprawa. Nie można zatem wymagać, żeby wszystko było zbadane i żeby na wszystko były badania. Tutaj bardzo, bardzo pożyteczną rzeczą dla osób, które się interesują metodami treningowymi, mogą być na przykład książki różnych znanych trenerów. Nie chodzi tylko o to, czy są znani. Nie, że znanych, bo znanych, tylko znanych, bo odnieśli
potworny sukces i wytrenowali mnóstwo osób, nie? I nawet jeżeli z perspektywy czasu jakieś stare księgi będą miały błędy, bo już coś zostało zbadane, to jest właśnie to, zostało zbadane i wnioski zostały wyciągnięte trochę inne, no to nie zmienia to faktu, że właśnie taka wiedza była, dała podwaliny pod to, żeby w ogóle to zbadać. I wiele, wiele z tych metod będzie działało. No dobra. Także badania robimy po to, robimy, no, naukowcy robią po to, żeby coś sprawdzić, czy działa i dlaczego działa, albo czy nie działa, prawda? Sprawdza konkretne mechanizmy, przyczyny, skutki itd., itd. Co takie badania nam mówią? No i tak, tutaj przejdziemy sobie do etapów pracy naukowej, metodologii, prawda? Bo sama praca naukowa często jest przez wiele osób po prostu przewijana na dół, żeby przyjrzeć się tylko konkluzji, przyjrzeć się tylko wnioskom płynącym z badania, albo ewentualnie, jeżeli nie mamy pełnego tekstu, no to czyta się wtedy sam abstrakt. No i ja to rozumiem, tak, no bo szukamy odpowiedzi, czy coś tam jest ok. Nie? Znajdujemy sobie jakieś przypadkowe badanie, bo to najczęściej się klika to, co jest najwyżej notowane na stronie Google. No i co? No i przewijamy sobie, patrzymy. Aha, no to tutaj napisali, że to nie jest ok, albo że jest. No to spoko. Jest takie patrzenie zero-jedynkowe. A tutaj tak, mamy pracę naukową, która się składa z wielu etapów. Mamy ujęcie problemu, czyli trzeba w ogóle sprecyzować, czym się tutaj zajmujemy i co chcemy sprawdzić, tak? Dokonujemy przeglądu faktów. Często do samego badania trzeba się przygotować, korzystając z innych publikacji, zanim w ogóle zaczniemy pracę nad tym badaniem. Trzeba rozpoznać problem, czyli to, co tutaj, jakie są nieścisłości, co należy sprawdzić dokładnie. Po rozpoznaniu należy postawić ten problem. I to tak. Jak się czyta to pierwszy raz, to jest takie dziwne. No rozpoznanie problemu, okej, no tak jak rozpoznaliśmy, to wiemy, no ale po co go jeszcze postawiać? No właśnie po to, żeby precyzyjnie wyrazić to, czym ten problem konkretnie jest i nad czym będziemy pracować. To jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, że w sposób intersubiektywny formułujemy treść danego badania. I potem dopiero po ujęciu problemu, prawda, po postawieniu tego problemu, budujemy sobie model teoretyczny, czyli nadal nie robimy, tylko na razie planujemy, tak? Wybieramy odpowiednie czynniki, wysuwamy centralne hipotezy, założenia pomocnicze, prawda? Jakieś zależności się wtedy też precyzuje. Po prostu trzeba wszystko przemyśleć dokładnie i zaplanować, żeby móc dalej działać. W miarę możliwości wyrażamy wtedy model w języku logiki bądź matematyki. Tutaj to też jest bardzo ważny punkt, czyli znowu przechodzimy do tego całego naukowego be bełkotu, ale jak to dla nas jest naukowy bełkot, ale dla naukowców jest to precyzyjny i w pełni zrozumiały język. On powstał po to, żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości, co miał na myśli autor. No niestety, moi drodzy, nie jest literatura rozrywkowa. I teraz punkt trzeci, właśnie w etapach pracy naukowej mamy wyprowadzenie szczegółowych hipotez, czyli wyszukanie konsekwencji teorii, jakie mogą być zweryfikowane i postawienie prognoz.
Czyli znowu jesteśmy dalej na etapie planowania. Także mamy jakąś teorię, którą no mamy jakąś tezę, którą chcemy sprawdzić, mamy wszystko zaplanowane, przechodzimy do sprawdzania hipotezy. Także tak, planujemy teraz sposób weryfikacji prognoz, czyli już te stricte techniczne metody, jakie będą używane w danym badaniu, wykonanie sprawdzenia, czyli już technicznie, przykładowo, bierzemy sobie, zaplanowaliśmy, że mamy kilka grup testowych po ileś tam osób, prawda, poddajemy ich jakimś treningiem, przepraszam, poddajemy ich treningowi jakiemuś konkretnemu, są różne zmienne, bierzemy je pod uwagę, staramy się te wszystkie czynniki, które mogą zaburzyć wynik, też wyeliminować. Zbieramy dane, usystematyzujemy te dane, czyli trzeba je po prostu przeanalizować, usystematyzować, ułożyć tak, żeby było to wszystko czytelnie, żeby można było wyciągnąć jakieś wnioski. I dopiero wtedy, jak mamy czarno na białym opisane wszystko, co wyszło z konkretnego badania, wyprowadzamy wnioski z badań. I teraz punkt piąty. Ostatni, wprowadzanie do teorii nowych wyników. Czyli mieliśmy postawioną tezę, i teraz na podstawie tego, co sami przebadaliśmy, wprowadzamy nasze wyniki do tej tezy. I w zależności od tego, jakie to były wyniki, to modyfikujemy tą tezę, albo jej zaprzeczamy, albo ją potwierdzamy. I tak, we wprowadzeniu do teorii mamy dokonanie porównania wniosków z prognozami, czyli porównanie właśnie naszych przewidywań do tego, co wyszło. I tutaj warto powiedzieć o tym, że są metody, które pozwalają nam wykluczyć absolutnie taki czynnik subiektywny, prawda? Że na przykład mi się wydaje, że 6 powtórzeń to będzie lepsze na masę niż 8. I podświadomie jakoś tak przeprowadzam to badanie, żeby faktycznie wyszło na moje. No ale nie, no mamy tutaj na przykład metodę podwójnej ślepej próby, która to wyklucza takie błędy po prostu. No ale dobra, lecimy dalej. Dokonywanie porównania wniosków z prognozami, to już było. Zmodyfikowanie modelu, czyli to, co mówiłem wcześniej. Mamy teorię, no to możemy ją zmodyfikować o nowe elementy, o to, czego się dowiedzieliśmy w trakcie badania. I trzeci, ostatni punkt z tego piątego, ostatni podpunkt z tego piątego punktu, przedstawienie sugestii do dalszej pracy. I zazwyczaj w konkluzji mamy właśnie opisany ten zmodyfikowany model, czyli przykładowo trening A działa w ten i w ten sposób, w takich warunkach. I prawie zawsze jest też coś takiego, że jest jeszcze kilka niewiadomych i należy je sprawdzić w dalszych pracach, i te sugestie właśnie po to są. Więc też rzadko jest tak, że badanie naukowe mówi nam, że na 100% jest tak, jak my mówimy, to jest prawda ostateczna i nie ma co się z tym kłócić. Tak naprawdę ludzie związani z nauką to są zazwyczaj osoby bardzo ostrożne w formułowaniu takich mocnych tez, bo cały czas to wszystko się kręci, wiecznie jest coś do sprawdzenia. Pewne rzeczy działają w danych przypadkach, a w innych przypadkach nie działają. Dobrym przykładem jest na przykład kreatyna, tak? Już wałkowany milion razy do pożygu temat, kiedy kreatyna zwiększa nasze zdolności wysiłkowe, pozwala nam pracować ciężej,
troszkę ciężej, troszkę dłużej, tak wiadomo, nie ma jakichś super efektów, ale w momencie, jeżeli ten trening jest robiony na pół gwizdka, nie chce nam się, to kreatyna nic nam nie da, no bo nie wykorzystamy jej potencjału. Także tak, co nam mówią, jak powstają badania naukowe, mniej więcej powiedziałem. Oczywiście to jest skrót, to jest tak naprawdę metodyka naukowa jest cały czas rozwijana przez lata, przez wiele pokoleń. Wiele pokoleń różnych naukowców i nie tylko jest cały czas udoskonalana, więc ciężko tutaj zawrzeć wszystkie szczegóły. Zwłaszcza, że ich nie znam, nie jestem naukowcem. I teraz tak, co jeszcze chciałem powiedzieć? Właśnie, mamy jeszcze jedną rzecz, bo generalnie w modelu pracy naukowej nie chodzi tylko o stworzenie takiego badania, ale potem są jeszcze dalsze prace. I generalnie po powstaniu takiego badania ono przechodzi proces krytyki i oceny ze strony środowiska naukowego, prawda? Czyli często takie badanie, zanim w ogóle zostanie gdziekolwiek opublikowane, to musi być zrecenzowane najczęściej przez przynajmniej dwóch naukowców, którzy specjalizują się w tej samej dziedzinie i są to recenzje anonimowe. Więc wyklucza się taką sytuację, że o, mój ziomal to zrecenzuje i mi to przepuści. No nie, no za tym stoi cała machina i bardzo ciężko jest w obecnej sytuacji opublikować jakiegoś paszkwila, przynajmniej w naukach ścisłych. Oczywiście są mniej bądź bardziej renomowane pisma, w których się publikuje różne badania naukowe, no ale zazwyczaj jest tak, że żeby w ogóle to przeszło, musi zostać zrecenzowane, a potem jeszcze, kiedy już trafi do tej literatury fachowej, i to takiej literatury fachowej, do której zazwyczaj mają dostęp wyłącznie naukowcy, nie ze względu na to, że zwykły człowiek nie jest w stanie sobie tego kupić, tylko po prostu często nie zdaje sobie sprawy, że coś takiego istnieje, nie? No ale dobra, no mamy już to w jakiejś gazecie, w jakimś tygodniku, czy tam w internecie sobie krąży to badanie i ono jest dalej oceniane, recenzowane przez innych naukowców, porównywane z innymi badaniami oraz ewentualnie może być to badanie przez innych powtarzane i sprawdzane, czy wyniki są replikowalne. I dopiero później, jak już dane badanie zostanie sprawdzone wiele razy, to można uznać, że rzeczywiście jest takie fajne, prawilne i że może nam powiedzieć w danych sytuacjach to i to działa albo nie działa. Dobra, to tyle na temat tego, czym są badania naukowe. Mówię to po to, między innymi po to, żeby uświadomić Wam, jak bardzo skomplikowany jest to proces i ile trzeba pracy włożyć, ile ludzi trzeba, żeby powstało nawet pojedyncze badanie i żeby ono mogło się dostać do ogólnej, żeby mogło się dostać do takiego mainstreamu naukowego, że tak to brzydko nazwę, prawda? Więc to nie są rurki z kremem. No i teraz przejdźmy na chwilę do opowieści pana Charlesa Poliquina, tej ze wstępu. Jak sobie wejdziecie w link, który wrzucę w opisie i obejrzycie ten krótki fragment wywiadu, tam zdaje się 4 minuty to trwa, to zobaczycie, że Charles Poliquin miał kilka razy do czynienia z taką sytuacją, że jego metody, prawda, jego metody bądź metody, z których on sam korzystał, trenując ludzi, były badane przez naukowców i
Te badania naukowe potwierdzały ich skuteczność i zawsze to trwało długi czas, prawda? Tam jedno badanie po 8 latach wyszło, czy jak w przypadku właśnie tych cluster setów, no to kiedy on przeczytał pierwszy raz o tym w książce, no to był 76 rok, a badanie wyszło w 2008, prawda? Także zawsze trwało to sporo czasu, a przez ten czas, przepraszam, zanim dane badania wyszły, no to korzystał z danych metod z powodzeniem i szkolił kolejnych sportowców, którzy odnosili sukcesy. No i teraz tak, skąd te opóźnienia wynikają? No, czynników może być wiele. Pieniądze, priorytety, prawda? Jeżeli załóżmy, są ważniejsze rzeczy akurat do sprawdzenia, no to naukowcy sprawdzają najpierw coś innego, a potem się biorą za metody treningowe, które tak naprawdę, no, nie oszukujmy się, jakoś specjalnie świata nie zbawi, czy dowiemy się, w jakim zakresie najlepiej trenować biceps, tak? A już jakieś istotniejsze rzeczy z zakresu, na przykład technologii czy medycyny, mogą istotnie wpłynąć na ogół naszego życia, prawda? Ja oczywiście nie mówię, że specjaliści, naukowcy, specjaliści od treningu będą zaraz sprawdzać, w jaki sposób zrobić nowocześniejsze układy scalone, ale jednak większość kasy idzie na co innego niż na badania sportowe. Także to jest istotne. Po drugie, same badania często trwają bardzo długo i sam czas weryfikacji tych badań, zanim one w ogóle gdziekolwiek zostaną opublikowane, też trochę zajmuje, prawda? Ale co jest też takie dosyć ważne, no, że naukowcy nie biorą sobie gdzieś z głowy tematów do badań, tylko zawsze to musi być coś, co już istnieje, tak jak wspominałem. Nie wymyślamy sobie czegoś, żeby to zbadać, to jest bez sensu. Badania też kosztują, muszą cokolwiek wnosić. Jeżeli jakaś metoda jest istotna dla rozwoju sportu, no to wtedy warto ją zbadać. Prawda? Też musi być troszeczkę dłużej wykorzystywana, żeby w ogóle naukowcy zwrócili na nią uwagę. A samą rolą trenera, czy tam praktyka treningowego jest robić, prawda? Jeżeli ktoś wpadł na pomysł, że coś działa, sprawdził to na wielu osobach, zweryfikował u kogoś innego jeszcze, porozumiał się z innymi trenerami, którzy uważają, że też coś konkretnie działa, rób tak, będzie dobrze, no to robią tak i będzie dobrze. To są osoby nastawione na wynik. Nie będą czekać na publikacje naukowe. Jeżeli już coś wiedzą, że coś działa, nie potrzebują znać mechanizmów dokładnych tego. Wystarczy, że wiedzą, kiedy to zastosować i że to będzie robić robotę. To jest w tym momencie istotne. Abstrakcją by było, gdyby Charles Poliquin czekał kilka czy kilkanaście lat, aż ktoś potwierdzi metodą naukową to, co on robi na treningach z ludźmi, żeby móc dalej pracować. No nie, no. Myślę, że dalej będą takie sytuacje, że pewne metody, na przykład dosyć stare albo jakieś zapomniane, będą w końcu wykorzystywane przez wiele lat. Jeżeli będą skuteczne, no to będą przynosiły fajne efekty. I nadal jest mnóstwo rzeczy, które działają, ale do końca nie wiemy dlaczego. I trzeba po prostu czekać na odpowiednie badania. Ale, i to jest ważne, jak już te badania wyszły, to informacja trafia do troszeczkę szerszego grona. Nagle już można w łatwy sposób
się zorientować, czy coś działa, dlaczego coś działa, jeżeli ktoś potrzebuje takiego logicznego wyjaśnienia, jakiegoś takiego potwierdzenia, że nie straci czasu na daną technikę, no to jeżeli znajdzie publikacje naukowe takie porządnie zrobione na dany temat, to myślę, że mu to pomoże w podjęciu decyzji i wprowadzeniu jakiejś metody w życie. Dlatego im więcej tych badań będzie powstawać, im lepsze będą jakości, im więcej potem będzie tworzonych metaanaliz na ich podstawie, tym lepiej dla nas. No, póki co trzeba sobie radzić z tym, co mamy i robić dalsze postępy. Ale to, że ktoś kilkadziesiąt lat temu używał metody zbadanej dopiero teraz, to nie znaczy, że to badanie jest jakieś niepotrzebne. To znaczy tylko, że w tym wypadku się sprawdziło. A też wiele jest rzeczy, które były stosowane na przestrzeni lat wielokrotnie, i potem się okazywało, że no nie do końca warto je stosować, tak? Weźmy sobie za przykład chociażby stosowanie sterydów anabolicznych jako leków na różne schorzenia. Teraz to jest duża rzadkość. Wiele sterydów już w tej chwili w ogóle w medycynie nie jest wykorzystywanych, bo odkryto, że powodują za duże skutki uboczne i ilość korzyści ze stosowania tych hormonów jest mniejsza niż zagrożenia płynące ze stosowania tego, na przykład u małych dzieci, prawda, które też potrafią być chore, na przykład na stwardnienie rozsiane. I badania naukowe umożliwiły właśnie weryfikację. Często patrzymy właśnie na to, co działa, że o jakieś badanie bardzo, bardzo długo było robione, żeby coś udowodnić, ale już nie patrzymy na to, że jakieś badanie powstało i obaliło jakąś szkodliwą teorię przykładową, nie? Także moim zdaniem są one potrzebne, ale mają swoje ograniczenia i przede wszystkim my też mamy swoje ograniczenia, chociażby w kwestii zrozumienia tych badań. Także nie chcę, żeby ten materiał był jakimś takim, nie wiem, hejtem na badania, nie, raczej tego tak nie zrozumiecie. Nie chcę też, żeby był zrozumiany jako jakaś krytyka samego Charlesa Poliquina czy innych wielkich trenerów, wielkich praktyków, ponieważ to dzięki takim ludziom właśnie można było w ogóle te badania zrobić, prawda? Teraz już mówię całkiem poważnie, jakie jest moje zdanie, nie śmieszkuję sobie, nie wcielam się w żadną rolę jakiegoś tam teoretyka czy coś. W tej chwili po prostu mówię jak uważam. I uważam, że to jest normalne, że Charles Poliquin dalej robił to, co uważał za słuszne. I myślę, że to też jest normalne, że naukowcy w końcu to sprawdzili i mamy czarno na białym pokazane, że dane metody działają i tyle. Kolejna sprawa. Coś, co mnie strasznie denerwuje, jeśli chodzi o media społecznościowe. Czyli taka waśń tak zwanych teoretyków i tak zwanych praktyków. Czyli mamy tutaj dwa obozy, ludzie, którzy przerzucają się badaniami i różnymi teoriami, wyszukują nowych fantastycznych metod, pakują swoje plany treningowe nowoczesnymi rzeczami, czy nowoczesnymi w cudzysłowie, bo bardzo często te rzeczy już były znane od dawna, tylko przebiły się do naszego polskiego mainstreamu niedawno. No i mamy tych tak zwanych praktyków, prawilniaków, piwniczniaków, co uważają, że badania są nieważne i że trzeba zapierdalać, a nie zajmować się głupotami i rolowaniem odbytu 30 minut przed treningiem. No to są takie dwie skrajności, prawda? Dlatego mówię, pseudoteoretycy i pseudopraktycy, dzieci PubMeda i bro science'owcy, prawda? Mamy z obu stron praktycznie pojawiają się błędy w rozumowaniu i w logice.
I chciałbym zaznaczyć, że tacy ludzie, takie właśnie archetypowe osobniki zdarzają się niezwykle rzadko. Owszem, są to jaskrawe przykłady i łatwo je zauważyć i łatwo sobie wyrobić na ich podstawie zdanie, ale to jest mniejszość. Zacznijmy od tego, że mało kto nawet komentuje. Myślę, że w ogóle sami ludzie, którzy komentują posty na Facebooku, stanowią mniejszość ich odbiorców w ogóle. Zresztą to też widać w statystykach. Odsłony danego posta często przekraczają kilkudziesięciokrotnie ilość osób, które zostawiły jakiś komentarz pod merytoryczną dyskusją. To jest raz. A jeszcze wśród tych komentujących, to takie całkowite skrajności, to jest jeszcze większa mniejszość. Jeszcze jedna sprawa jest taka, że każdemu się zdarzy właśnie zachować jak jeden bądź drugi, ale to nie znaczy, że jesteśmy takimi właśnie skrajnościami. Po prostu czasami się zdarza coś takiego palnąć. No i tak, teraz do konkretów. Jakie błędy popełnia jedna i druga strona? To są podobieństwa. Oni niby stoją na dwóch stronach osi przeciwnych, ale popełniają często te same błędy. Myślenie zero-jedynkowe, prawda? Czyli albo coś jest białe, albo coś jest czarne. Czyli na przykład split nie działa, bo były badania i FBW jest lepsze. Także split jest do dupy, a FBW jest lepsze. To z jednej strony. A z drugiej strony FBW jest do dupy, bo wszystkie ikony kulturystyki, jakie ja znam, korzystały ze splita i urosły. Też jest myślenie zero-jedynkowe. No i błędy logiczne, jakie są popełniane. Mamy cherry picking. Czyli taki rycerz PubMeda postawi sobie tezę i potem za wszelką cenę stara się znaleźć dowody naukowe bądź też pseudonaukowe i nie szuka na przykład, nie przegląda całości literatury. Dobra, ciężko jest zrobić całość, ale nie ma takiego przekroju przez różne badania, różne opinie na temat na przykład tego FBW i splita. Często się nie zna na programowaniu treningowym i po prostu szuka sobie po prostu takich dowodów, żeby wziąć takie badanie, rzucić komuś w ryj i wygrać tą wojenkę w internecie, o której za chwilę wszyscy zapomną. Także tutaj mamy cherry picking, czyli tylko i wyłącznie branie pod uwagę takich badań, które potwierdzają naszą tezę, a absolutne negowanie tego, co by mogło tą tezę obalić, a warto stwierdzić, że w modelu pracy naukowej sceptycyzm jest kluczowy, bo osoby, które przeprowadzają te badania, muszą też patrzeć sceptycznie i szukać ewentualnych luk w swoim rozumowaniu, żeby to badanie było jak najbardziej obiektywne. Kolejna sprawa, argument tradycji. O Jezu, to jest bardzo ciekawa sprawa. Mamy tak, odwołanie do dawnych czasów, że kiedyś ludzie nie wiem, nie mieli chemii w żywności i byli zdrowi i silni, nie? Albo że od lat w ten sposób się trenuje i jest dobrze. No dobrze, ale to zawsze może być lepiej, na przykład, nie? I to naprawdę i z jednej, i z drugiej strony są poruszane takie argumenty. Osoby, które rzucają na lewo i prawo jakimiś argumentami tak zwanymi naukowymi, nie wiem, bawią się w teorię, no to wyszukują właśnie jakichś takich odniesień czasami do tradycyjnej medycyny, jakiejś tam, prawda?
tak zwani praktycy, no to najczęściej, że ja tak robię, mój ojciec tak robił, mój wujek, koledzy tak wszyscy robili, wszyscy jesteśmy wielcy i silni, a ty się weź schowaj, co nie? Kolejna sprawa. Argumentum ad populi, czyli argument większości. Wszyscy tak robią, to znaczy, że mają rację. No, prawda, można to podłączyć pod wiele przykładów, prawda? No, chociażby wszyscy tak robią, wszyscy moi znajomi ćwiczą splitem, więc jest to prawda, prawda? Bo wszyscy tacy i tacy kulturyści z Golden Era ćwiczyli splitem, choć nie wiem akurat, czy to jest prawda, no ale wiele osób tak uważa właśnie, że tak jest. No to znaczy, że oni mają rację, no bo wyglądają. No i to jest znowu po prostu błąd rozumowania, taka bardzo prymitywna generalizacja. I wśród właśnie tych takich rycerzy Pawmeda też czasami się to pojawia, kiedy na przykład dają takie przykłady, gdy większość jakichś tam naukowców albo osób takich bardziej znanych z podejścia naukowego mówi to i to, no to tak jest, taka jest prawda. Aczkolwiek często jest też tak, że nie zrozumieli w ogóle, co ci ludzie mówią. No i atakowanie chochoła, czyli to jest chyba taki najciekawszy przykład, widoczny z każdej strony, bo teraz tak, mamy rozmowę w internecie. Ta rozmowa zazwyczaj przebiega szybko, jesteśmy zabiegani, nie ma czasu, często po prostu zaglądamy, o, odpisał, to teraz mu teraz dojebie, nie? No i bierze się po prostu czyjeś argumenty i je zniekształca. Albo się je na przykład wyolbrzymia, albo sprawia, że brzmią śmiesznie. Jeden przykład, nie? Gościu mówi, że na diecie wegańskiej można zrobić fajną formę. A drugi mówi, dobra, to żryj se trawę i zobaczymy, czy będziesz taki duży jak ja. Ten pierwszy nie powiedział, że będzie żarł tylko trawę. Nie powiedział też, że będzie tak duży jak jego większy kolega praktyk. On tylko powiedział, że na wegańskiej diecie można zrobić sobie fajną formę. Ale do wielu osób tego to nie dociera. I tam już abstrahuję od tego, że no, dieta wegańska może mieć wiele, wiele minusów i trudniej jest zrobić formę na takiej diecie, moim zdaniem. Niemniej jednak się da. Ale z kolei też takie myślenie, że skoro się da, to wszyscy powinni przejść na weganizm, też jest błędne, bo w kontekście oczywiście wyników sportowych, no bo jednak łatwiej jest zrobić potężną masę, siłę oraz formę na diecie zbilansowanej. Nie powiem, że na samym mięsie, bo to by było błędem, ale trzeba po prostu jeść wszystko, ale w odpowiednich proporcjach. No i teraz tak. Takie właśnie wykręcanie czyjejś tezy i ośmieszanie jej jest mega popularne i trzeba na to bardzo, bardzo uważać, bo osoby, które się wychowały niejako na internecie, czasami podświadomie coś takiego palną, nie? I potem wygląda to nieelegancko, że tak powiem. I ostatnia rzecz w tej całej waśnie, o której chciałem powiedzieć, to jest tak zwana teoria podkowy. O tym opowiadał niedawno Damian Laszuk na swoim kanale, o tej samej nazwie.
I o co tutaj chodzi? Jak mamy sobie dwie skrajności, w tym wypadku teoretycy i praktycy. Mamy oś, jedni są, załóżmy teoretyków postawimy na lewej stronie, praktyków na prawej. I to są te takie totalne skrajności, a wszyscy inni ludzie, którzy mieszają troszeczkę nauki, mieszają z praktyką w takich proporcjach, znajdują się bliżej środka, a na środku są tacy, którzy czerpią i z nauki, i z praktyki, i potrafią to jakoś ze sobą pogodzić i wyciągać korzyści i z jednej, i z drugiej strony. Można by sobie pomyśleć, że ci na środku są tacy niejacy, wiecie, niezdecydowani, nie? Że to zależy wszystko, że jest takie mało konkretne. Ale jak weźmiemy tą oś i ją sobie zegniemy w podkowę, to nagle się okazuje, że po jednej stronie są i teoretycy, i praktycy, którzy ograniczają siebie nawzajem. Nie korzystają z pełnego spektrum możliwości, bo jedni wykluczają zupełnie doświadczenie idące z praktyki i sprawdzanie różnych rzeczy na sobie bądź na innych, a drudzy zupełnie negują badania naukowe, które są obecnie najbardziej obiektywnym narzędziem, jakie mamy do sprawdzenia, czy coś jest prawdziwe, czy nie i jak działa. Więc oni tutaj najwięcej tracą, oni tutaj używają najczęściej takich skrajnych przykładów i oni najwięcej wrzeszczą. A po drugiej stronie tej podkowy mamy osoby, które korzystają z pełnego spektrum korzyści, jeżeli mają możliwość, korzystają z badań naukowych, jeżeli takiej możliwości nie mają, to korzystają sobie z praktyki oraz opinii trenerów. Mogą sobie weryfikować nawzajem te dwa źródła i zazwyczaj wychodzą na tym najlepiej i najbardziej optymalnie osiągają swoje cele. Najczęściej też te osoby nie wykorzystują takich mocnych, twardych argumentów, zazwyczaj po prostu dostosowują odpowiednie metody do odpowiedniej sytuacji. To jest właśnie to, że widzicie, to zupełnie się teraz odwróciło, bo mamy taką tendencję do dzielenia się, albo jesteś z jednej, albo z drugiej strony. A to wszystko, co jest po środku, to jest nieważne, to jest jakaś taka szara masa. Nie, właśnie nie, bo jeżeli zakręcimy sobie tą oś w podkowę, to z jednej strony mamy skrajności, które w metodzie naukowej najprawdopodobniej zostałyby w ogóle wyrzucone z wyników i nie brane pod uwagę, bo to jakaś anomalia, a cała reszta to jest prawda, pula wyników i różnorodność osób, które coś tam robią. Na samym końcu tej podkowy jest taka średnia, czyli ten taki najbardziej optymalny punkt, w którym możemy się obecnie znaleźć. I oczywiście po tej podkowie, po tej osi można sobie wędrować, w zależności od tego, co akurat robisz, albo do czego jesteś bardziej przekonany, albo jakie masz dowody. Aczkolwiek wydaje mi się, że tak naprawdę i tacy prawdziwi praktycy, czyli w naszym wypadku trenerzy, którzy mają potworne doświadczenie, oraz naukowcy grają tak naprawdę do tej samej bramki, bo to są osoby, którym zależy na tym, żeby była skuteczność, żeby odnosić wyniki. A żeby odnosić wyniki i dalej się rozwijać i udoskonalać metody, to są potrzebne fakty. A do faktów, może inaczej powiem, do faktów zbliżają nas właśnie te badania naukowe. Czas podsumować to nagranie, bo znowu się rozgadałem. Badania naukowe same w sobie na dzień dzisiejszy są najlepszym narzędziem, jakie mamy, żeby dążyć do prawdy,
I wydaje mi się, że największy problem jest w tym, że często mamy problem z ich poprawną interpretacją, zwłaszcza jeśli nie specjalizujemy się w danym temacie. I to też jest ważne, bo w tych czasach zwykły Kowalski, nie wiem, hydraulik, czy tam pracownik w korpo, czy kasjer, czy ochroniarz przeczyta sobie jakieś badania, bo akurat interesuje się sportem i on tutaj już jest ekspertem. A w świecie nauki to archeolog, za przeproszeniem, nie wpierdala się lekarzowi w jego badania, bo się po prostu na tym nie zna. To jest właśnie istotne, że specjalizacja, nawet lekarze po prostu, no, idziesz do laryngologa, to on ci nie powie, jak naprawić sobie nogę, bo cię tutaj boli, nie? No, podobnie jest w świecie nauki, ci ludzie się za to nie biorą, a jakoś różne randomy w internecie spróbują zgrywać specjalistów, bo przeczytali parę badań, tak? Ciekawe. No, ale kontynuując, warto spojrzeć szerzej na problem. Sceptycznym okiem ocenić, czy głoszone przez nas tezy są prawdziwe, i zasięgnąć opinii różnych specjalistów, przeczytać inne publikacje na ten temat. No i wiem, że to jest trudne i że zajmuje czas, ale pomyślcie, ile czasu i trudu włożyli sami naukowcy w to, abyśmy teraz mogli czerpać darmową wiedzę od sprawdzonych źródeł. Czy na serio warto sobie wycierać mordę czyjąś pracą, tylko po to, by udowodnić jakiemuś randomowi z internetu, że się mylił? Decyzję podejmie każdy samodzielnie. Na dzisiaj to tyle. Zajrzyjcie do opisu, gdzie podlinkowałem nagranie z wywiadu z Charlesem Poliquinem, link do badania o metodzie Cluster Sets, artykuł o metodzie naukowej oraz link do podcastu KFD na Spotify. Jeśli materiał Wam się podobał, podzielcie się nim ze znajomymi i jak zawsze zapraszam do dyskusji w komentarzach. Na razie, hej!